Konferencja prasowa odbyła się nietypowo, bo w kinie LOT w Jeleniej Górze. W trakcie kilkudziesięciominutowego spotkania przekazano mediom najważniejszą informację w kontekście rozbudowy Polany Jakuszyckiej. Po wielu tygodniach udało nam się rozstrzygnąć i wybraliśmy generalnego wykonawcę. Jutro jest podpisanie umowy, czyli możemy wchodzić w drugi etap prac, czyli już właściwe prace generalnego wykonawcy na Polanie Jakuszyckiej. Oddajemy plac budowy 15 października i odliczamy 19 miesięcy do czasu zakończenia realizacji inwestycji. Umowa z wykonawcą na kwotę 130 milionów złotych. Jeżeli wspólnie połączymy te siły, poczynając od pomysłu, za którym chodził, no, historia, jakim jest Julian Gozdowski, ale i również prezes Bobowski czy prezes Pawłowski, olbrzymie zaangażowanie wielu, wielu ludzi, wielu przyjaciół, to można to zrealizować. Na konferencji prasowej zaprezentowana została wizualizacja tego, co ma powstać na Polanie Jakuszyckiej. Powstanie najnowocześniejszy, kompleksowy obiekt do uprawiania sportów zimowych, szczególnie biegów, ale i biatlonu, nie tylko w Polsce, Europie, ale i na świecie. Będzie to nie tylko chluba naszego regionu, Dolnego Śląska, ale naprawdę obiekt na miarę europejską, na miarę światową. I to tutaj będzie koncentrowało się życie sportowe, sportów zimowych w naszym kraju oraz będzie to swoiste koło zamachowe rozwoju naszej dolnośląskiej gospodarki. Obiekt przynajmniej na przysłowiowym papierze robi wrażenie. Jednak jeszcze przed konferencją prasową emocje studził burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław Graf. Z moim wielkim optymizmem ja bym jeszcze się wstrzymał do czasu, kiedy zobaczę, że przyjechały maszyny, kiedy przyjechały. I nie mówię to absolutnie złośliwie, bo tego rodzaju spotkania, briefingi, konferencje prasowe, ja wiem, może tak trzeba, ale czekam na to, kiedy łopatę biją, kiedy rozpocznie się budowa i ona wtedy doda optymizmu nam wszystkim, jak sądzę. To dopiero początek długiej i trudnej drogi inwestycyjnej. Jednak nie ma co ukrywać, kolejny bardzo ważny krok w kierunku powstania Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej został właśnie postawiony.